Cześć, z tej strony Cyberius z portalu heroesmovies.pl. Dzisiaj zajmę się omówieniem zwiastunu The Defenders, który pojawił się w maju. Doszedłem do wniosku, że fajnie byłoby go zrobić, skoro żaden z polskich youtuberów się na to jeszcze nie odważył. You what? Poważnie. A myślę, że do omówienia jest naprawdę sporo. No to zaczynamy. Trailer zaczyna się od przesłuchiwania Jessica Jones przez Misty Knight. Jak widzimy, powodem tego przesłuchania jest to, że Jessica weszła w jakiejś sprawie. Ciężko stwierdzić, o jaką sprawę może dokładnie chodzić, ale strzelam, że jest związana z The Hand. To w końcu oczywiste. Lub z IGH, organizacją, którą poznaliśmy już w jej serialu i która pewnie jest powiązana właśnie z The Hand, o czym mówiłem już w swoim filmiku The Defenders. Kim może być Aleksandra? Przesłuchanie przerywa wejście Matta Murdocka, który oznajmia, że jest teraz adwokatem Jessica. Jak widać, każdy superbohater potrzebuje teraz adwokata po Civil War. Nie tylko Kapitan Ameryka. W kolejnej scenie widzimy Luke Cage'a. Najwyraźniej już Defenders zostanie całkowicie oczyszczony z zarzutów. Jak pamiętamy z końcówki jego solowego serialu, dowody na jego niewinność trafiły w ręce Bobby'ego Fischera. Ciekaw więc jestem, czy i jego zobaczymy w Defenders. Ale szczerze mówiąc, śmiem wątpić, bo nie ma go niestety jak na razie podanego w obsadzie. Możliwe więc, że Luke zostanie uniewinniony nie dzięki Fischerowi, a dzięki komuś innemu. W każdym razie zakład fryzjerski Popa zobaczymy w 100%. Zaraz, czekajcie. Czy ktoś zauważył tutaj Colin? Tak, to ona. Hey, what are you doing in there? Help! Who are you? Who are you? How come you can't be hurt? What's the deal with that fist? Jak widać, kto się czubi, ten się lubi. Bo w komiksach Iron Fist i Luke Cage są przyjaciółmi i wspólnie prowadzili filmy bohaterowie do wynajęcia. Ciekaw jestem, czy i w Netflixverse. Pamiętacie, tak nazwałem uniwersum seriali Marvela i Netflixa. Luke i Danny nie założą podobnego biznesu. Okej, przejdźmy dalej. Powróci Elektra i jak widać, będzie ona przeciwniczką Defendersów. Oczywiście główną antagonistką będzie Aleksandra, o której już wspomniałem w moim filmiku The Defenders, kim może być Aleksandra, więc myślę, że nie ma sensu się powtarzać. Mamy też jakąś tajemniczą siłę wyrzucającą samochody w powietrze. Może w Defenders pojawi się często już wspomniany Zielony, czyli Hulk. Wiem, taki mały żarcik. Na to niestety nie ma raczej szans. Classy. W każdym razie ta sama siła pojawia się w kolejnej scenie, gdzie przy okazji widzimy jakieś leżące ciało. Pytanie więc, kto lub co może coś takiego emitować? Czyżby Aleksandra? Z drugiej strony, w tej scenie nie widać, aby nasi defenderzy walczyli z jakimiś wrogami. Ba, nawet Sting wygląda na wyluzowanego. Możliwe więc, że to właśnie on kogoś przed chwilą zabił, a nasi superbohaterowie jedynie trenują. Wygląda też na to, że Daredevil powróci do swojego starego kostiumu. Ale bez obaw.
będzie też paradować swoim aktualnym. We make quite a team. No. What are you talking about? Bulletproof. Blind ninja. Whatever it is you are. Classy. Czy to nie czasem ta sama restauracja, którą prowadzili Chińczycy z toporkami w Iron Fistie? I na koniec jeszcze... Dobra, niech się jeszcze pomordują. I na koniec jeszcze... czy wy też zauważyliście, że Jessica Jones bije białego mężczyznę, Luke Cage Murzyna, a Iron Fist Azjatę? You what? Poważnie. Got a problem? With a glowing fist. Yes, przypadek? Nie sądzę. No i to wszystko na dziś. Nie zapomnijcie wpaść na Heroes.pl, Fralo.pl, MarvelForum.net.pl oraz na moją nowo powstałą grupę na Facebooku The Defenders Polska, która zrzesza fanów seriali Marvela i Netflixa. Zachęcam też do dodania łapki w górę, jeśli spodobał Wam się filmik. Oraz do zasubskrybowania mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Cześć!